końcu, kiedy nam się udało zacząć, przysiąść do roboty, musimy wiedzieć, co chcemy, jaki mamy plan, ale najważniejsze są też narzędzia, którymi chcemy się w naszej pracy w życiu duchowym posługiwać. To jest bardzo ważne, bo bardzo często mamy cele, oczekiwania, składamy sobie, Bogu, przeróżnego rodzaju obietnice, a kompletnie nie wiemy, jakie wybrać narzędzie. Jednym z takich narzędzi ważnym w życiu, w rozwoju życia duchowego jest przewodnik duchowy, ktoś, kto jest naszym towarzyszem, ten ktoś, kto nam obiektywizuje też to wszystko, co my przeżywamy, potrafi zracjonalizować czasem te wszystkie przeżycia, przez które czasem panikujemy, nie wiemy, jak z nimi postępować. Potrzebujemy towarzysza drogi, potrzebujemy takiego rzemieślnika, dzięki któremu będziemy się uczyć fachu, bo życie duchowe, rozwój życia duchowego jest po prostu fachem, którego uczymy się całe życie. Właśnie ten przewodnik duchowy powinien też być takim dobrym narzędziem, które nam pozwoli na rozwój i na konkretną, systematyczną pracę. Musimy wiedzieć, czy potrzebujemy jakiegoś ostrego narzędzia, potrzebujemy coś przyciąć w naszym życiu, czy potrzebujemy coś wyszlifować, a może po prostu coś rozwalić, bo mądry przewodnik duchowy będzie także zachęcał nas do tego, żeby rozwalić rzeczy, które sobie czasem budowaliśmy przez lata, które z Bogiem nie miały kompletnie nic wspólnego. Poszukaj przewodnika, poszukaj takiego rzemieślnika, fachowcy, który cię przyuczy do pracy w życiu duchowym, ale też pozwoli ci dobrać odpowiednie narzędzia, żebyś pracował z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, także w życiu duchowym.